rynek ETF to jest oczko w głowie GPW, gdyż rynek ten rozwija się od wielu lat bardzo aktywnie na rynkach zagranicznych, szczególnie w USA. Dzisiaj na głównym rynku giełdy papierów wartościowych w Warszawie pojawił się 10 i 11 beta ETF, odpowiednio beta ETF Nasdaq 3 razy leverage i Nasdaq 100 2 razy short. To są ETF-y z rodziny tradingowych ETF-ów dla tych aktywnych inwestorów, którzy lubią poszukiwać ponadprzeciętnej stopy zwrotu, lubią analizować indeks 100 największych niefinansowych przedsiębiorstw amerykańskiej giełdy i obstawiać, mówiąc wprost, czy to wzrośnie, czy co spadnie, jakie tutaj pozycje zająć, budować swój aktywny portfel inwestycyjny. W sierpniu mieliśmy rekordowe obroty na rynku ETF. Inwestorzy kupili i sprzedali jednostki tych funduszy za około 170 milionów złotych. W tym roku już wyhandlowano ponad miliard złotych. Mam nadzieję, że będzie to pod względem obrotów najlepszy rok w historii. Widzimy wzrost obrotów o 41% w porównaniu do takiego samego okresu przed rokiem. W liczbie transakcji jest to plus 40% również, czyli te dane są ze sobą spójne. A co więcej, w każdym miesiącu poprawialiśmy wyniki zarówno w transakcjach, jak i w obrotach w stosunku do miesiąca sprzed roku, więc bardzo spójny wzrost dynamiki. Ryzyko inwestycyjne polega na tym, że jeżeli Nasdaq 100 zmieni się dzisiaj 2%, no to lewarowany urośnie 6%. Brzmi super. Ale jeżeli Nasdaq 100 spadnie 3%, no to ten lewarowany 3 razy spadnie 9% w skali jednego dnia sesyjnego. I analizując wykresy, tak, historyczne wykresy, no to widzieliśmy, że nawet roczna stopa, najgorsza roczna stopa zwrotu z takiego indeksu, no to ponad 92%, czyli bardzo duża strata, tak? Zarazem najlepsza stopa zwrotu roczna, no to 418%. Także ta stopa zwrotu do ryzyka, no jest tutaj taka zachowana, bardzo duże ryzyko inwestycyjne, zarazem możliwa bardzo duża nagroda. Mamy ambicje w przyszłym roku dodać kilka nowych ETF-ów z bardzo ciekawymi instrumentami bazowymi. Od samego początku rozmawiamy i współpracujemy z giełdą. To widać chociażby po tym, że giełda papierów wartościowych, a właściwie GPW Benchmark w tej chwili, no, tworzy nowe indeksy pod nasze ETF-y.